po 28 latach działalność zawiesza Suwalski Teatr Efemeryczny. Na razie zawieszamy działalność, ponieważ ja wynoszę się z Suwałk. W związku z tym Teatr Efemeryczny to ja, nie da się ukryć, i wszyscy moi wychowankowie. Jest im trochę smutno, ale mam nadzieję, że będą kontynuować jakoś tam swoje poszukiwania, swój rozwój artystyczny. Spotykają się gdzieś tam już razem, więc myślę, że pod tym względem teatr, gdzieś ta idea teatru, którą im zaszczepiłam, w nich będzie kiełkować i trwać. Natomiast nie wiem, jeżeli będę wracać do Suwałk, być może za jakiś czas będę tworzyć swój niezależny teatr, tak jak to było u początków. Jego twórczyni, instruktor, reżyserka w jednej osobie, Jolanta Hinc-Mackiewicz, odchodzi z Suwalskiego Ośrodka Kultury. W białostockim Teatrze Dramatycznym imienia Aleksandra Węgierki obejmie obowiązki kierownika literackiego. Za sobą pozostawia w Suwałkach mnóstwo doświadczeń, przeżyć, sukcesów i niemałe grono niezawodowych aktorów pracujących pod jej czujnym okiem. Damian Łukawski, Paulina Raczyło, świetna Zuzia Wierzbińska, jedna z pierwszych moich aktorek, jest w ogóle gwiazdą Teatru Żeromskiego w Kielcach. Niedawno się z nią widziałam i to rzeczywiście są wspaniałe, wspaniałe postaci. Mnóstwo tych młodych ludzi gdzieś się tam odnajduje w teatrze. Piotrek Dyczewski w Warszawie. Także odnajdują się w teatrze, ale też ci, którzy nie zostali aktorami, gdzieś kontynuują to poszukiwanie artystyczne, albo to jakoś wpływa na ich życie, że się świetnie odnajdują, są bardzo pewni siebie. To jest, uważam, za największy plus mojej pracy z młodzieżą i z tyloma wychowankami. Z pewnością za panią Jolą tęsknić będą i podopieczni, i sympatycy Teatru Efemerycznego.